Witajcie, kochani. Tym razem kamera skierowana na naszą główną bohaterkę, czyli Kaczkę. Ponieważ ciężko było mi zrobić z dwóch kamer, ponieważ tylko mam jedną. Kaczka jest naszym głównym bohaterem. Zapamiętajcie sobie główną jedną rzecz, do której dążę podczas tych wszystkich lekcji i wszystkich tych wysiłków związanych z nauczaniem gry na gitarze. Chodzi generalnie o to, aby wszystkie rzeczy, które ćwiczymy, wszystkie artykulacje, wszystkie naparzania efektami, różnymi takimi tappingami, żeby to wszystko było robione z głową, a żeby to też było robione w ten sposób, żeby te ćwiczenia, z których się oczywiście wywodzi tapping, na przykład ćwiczymy sobie ćwicząc na razie wolno i tak brzmieniowo słabo do coraz szybszych partii. I nie ograniczajmy tylko tappingu do coverów, które gramy. Mówię oczywiście o łanie, ponieważ jest to taki bardzo szpanerski utwór z tappingiem. Chodzi o to, żeby na podstawie oczywiście coverów sobie ćwiczymy rzeczy, ale żeby używanie wszystkich efektów, wszystkich darów, jakie mamy dostępne na rynku, darów, za które trzeba płacić, jakie mamy dostępne na rynku, żeby móc wykorzystywać do tworzenia własnej muzyki, ponieważ to jest esencja artysty muzyka, a nie odtwarzacza. Generalnie to, co tutaj chcę wam powiedzieć, to byłoby zastosowanie kaczki podczas ćwiczeń. Czysty kanał. Zastosowanie kaczki podczas ćwiczeń różnego rodzaju. Pierwsza wersja, jeśli znacie te pajączek. Na przykład grałem teraz 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Włączę sobie może kompresor. Takie ćwiczenia, zaczniemy od tego, z użyciem kaczki. O co tutaj chodzi? Jeśli na każdy dźwięk przypada, czy na któryś konkretny dźwięk przypada kwaknięcie, musimy wiedzieć, na który dźwięk to zrobić, na który fajnie by brzmiało. Generalnie nasze to brzmienie, rezultat naszych ćwiczeń daje, można powiedzieć, taką naszą taką wizytówkę, prawda? Ponieważ sobie coś sobie rozkminimy, że kwaknięcie. O, na przykład takie kwaknięcia, dosyć specyficzne. Fajnie brzmi. Więc teraz, zaczynając od tych ćwiczeń na 1, 2, 3, 4, zauważcie, to będę ćwiczyć z kaczką, zauważcie, w którym momencie grania to kwaknięcie. Kwaknięcie następuje, czyli możemy zrobić, dzieląc na 4, grając czwórkami, możemy kwaknąć na pierwszy dźwięk. Czyli tutaj kwakam na pierwszy dźwięk. Na czwartym dźwięku z kolei podnoszę kaczkę. Teraz było kwaknięcie szybciej, czyli wracając do pierwszego. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli można powiedzieć, na jeden kwakamy do wysokich częstotliwości, a na cztery odkwakujemy. Widzicie, to jest takie specyficzne teraz brzmienie. Brzmienie, które zamieniłem ćwiczenia takiego. Dosyć nudne ćwiczenie zamieniłem na całkiem już interesujące, angażujące dodatkowo naszą nogę z pięknym kapciem wansem. Teraz możemy robić na przykład na każdy dźwięk, który gramy, jest kwaknięcie. Mm.
słyszycie. Teraz zupełnie nam się inaczej zamienia to granie. Możemy naturalnie robić dużo wariantów. Tutaj już jest kwestia waszego wyczucia i można powiedzieć wasze zadanie domowe byłoby kombinowanie różnych systemów kwakania w różnych momentach, czyli na przykład czy to będzie na raz, dwa, trzy, cztery, na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na przykład na każdym kwaknięcie naciskam i zabieram nogę. Tu grałem na przykład na raz i trzy. Ciekawe jest też ćwiczenie z X-ami. Wiecie co to jest w tablaturze X? To są po prostu dźwięki bez kaczki. Dźwięki po prostu niesprecyzowane, których można powiedzieć metronom nie wykryje. To są X-y. I teraz z kaczką taki rytm, na pewno sobie przypomnijcie, w latach 70-tych, 70-te, 80-te były takie filmy gangsterskie, gdzie było właśnie takie... Tutaj widzicie, jest dużo różnych motywów, które można łatwo wyłapać. Generalnie gram na przemian szesnastkami. A jedyne, co się zmienia w tym momencie, co jest zmienne, to jest właśnie kwakanie. To jest genialne ćwiczenie na obczajenie sobie, że tak się wyrażę, na obczajenie sobie kaczki. I momentów, w których możemy to kwakać. To, w którym miejscu złapiemy tego X-a, czy to jest tam na piątym progu, przez wszystkie struny sobie przełożę palce, czy na dwunastym, też delikatną różnicę sprawia. Ale generalnie nie o to chodzi. Stałym jest to, na którym progu sobie złapiemy. I teraz, żeby sobie spróbować jakoś to porozdzielać, łapię sobie, nie wiem, tutaj na piątym progu. Czyli na przykład widzicie, teraz robiłem szybki powrót, szybkie naciśnięcie, szybki powrót. Albo mogę robić inny motyw, szybko naciskam, powoli wracam. Słyszycie, jest zupełnie coś innego, zupełnie inne ma to walory brzmieniowe. Jeszcze można wolniej. Teraz zmieniłem rytmikę, ale wracam. Na przykład tu mam 4. Na odciągnięty w naszą stronę też 4. Znany zespół Rage Against grał jeden motyw. Grał w nim Rage Against Machine, czy zwykły Rage Against. Niestety wszystkich fanów przepraszam. Nie pamiętam nazwy utworu, w każdym razie. Na początku utworu właśnie miał użycie też kaczki. To akurat bas grał na kaczce. Generalnie widzicie, jest troszeczkę tych możliwości. Nie wiem, czy jestem w stanie wszystko pokazać. Generalnie chodzi mi, żebyście nauczyli się
wykorzystywać kaczkę w sposób właśnie powolny. Szybki. Szybki z wolnym, już nie wiem jak to określić, żeby to usystematyzować. Jest też nieraz stosowany taki zabieg z kaczką, że zostawiona jest kaczka w jednej pozycji. I jest grany utwór. Tak zauważyłem na kilku zespołach, które w ten sposób robią. W tej pozycji lub w tej. Na przykład sobie włączyć przez styl. Czyli widzicie, to było połączenie pozostawienia kaczki w pozycji tej odchylonej, w pozycji naciśniętej i później już takiej kombinowanej. Solówka też fajnie tutaj brzmiała na wciśniętej, na cofniętej solówka byłaby troszeczkę... Teraz wcisnę, dopróbnaj. Mam nadzieję, że was w jakiś sposób zaraziłem do kombinowania z kaczką i że w ten sposób jakoś zaczniecie lepiej ogarniać. Ponieważ z tego co widzę, właśnie większość uczniów jak daje do testowania kaczkę, to po prostu to kwakanie jest zupełnie chaotyczne. Takie. A później staje się, że bardziej takie zdyscyplinowane po różnych takich poradach. Tu jeszcze wam pokażę taki motyw, który właśnie fajnie z kaczką brzmi. To takie bardziej funkowe coś. To słyszycie, jest takie szybkie kwakanie. Szybkie kwakanie połączone z X-ami. Raz łapie akord. Amol na piątym progu, na trzech najcięższych strunach. Raz gram ten akord na piątym, raz robię X-y. I to jest takie wtedy taka mieszanka takich dźwięków. Oh,
kwapnięcie teraz w tym momencie nie jest do końca, nie jest skrajnie dociśnięte i odsunięte. To są takie bardzo szybkie kwapnięcia. Mam nadzieję, że to też, że to w miarę może widać w tym moim naciskaniu. Jak jest do końca, to tutaj widzicie, jest większy kąt. A w tym jest na tyle szybko grany, że jakby nie ma czasu, żeby go odchylić do końca. Generalnie, jeśli wam się będzie spodobało z takim odchylaniem do końca, też warto popróbować. Akurat mi się akurat ten rytm podoba właśnie z takim. Kombinujcie z rytmami, to jest genialna sprawa. Albo na przykład załóżmy jakieś reggae. Ale generalnie widzicie, jaka to jest fajna zabawa. Jeszcze raz zagram ten motyw. Tu jeszcze tylko jedną rzecz wspomnę odnośnie ćwiczeń na przesterze i grania solówek. Tutaj sobie musicie właśnie też wyrobić ten rytm kwakający. Nawet już nie do końca licząc po dźwiękach, ponieważ jeśli gramy coś bardzo szybkiego, nie ma za bardzo czasu, żeby tam jakoś liczyć dźwięki. Więc tu generalnie jakby kwakamy na pewne, na konkretne grupy dźwięków, które w tym czasie jakby zagramy. Generalnie to się dostosowujemy właśnie albo do metronomu, czy do perkusji, która nam wyznacza ćwierć nuty, załóżmy, czy tam całe nuty, czy szesnastki, czy jakieś inne wartości. Generalnie się jakby do tego rytmu dostosowujemy. Czyli na przykład jeśli teraz włączę to. Tutaj jest tylko właśnie takie konkretne jedno z ćwiczeń, które można zastosować. Naturalnie do grania solówek to można w różnych momentach to kwakanie robić. Jednak tutaj sobie spróbujcie zrobić tak, że gramy w konkretnym, mam nadzieję, że widać rękę, że gramy w konkretnym kwaknięcia słów, w konkretnym motywie, momencie grania. Ty, ty, ty,
Była taka pomieszanie stylów. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj kombinuję, te wszystkie biki, które mówię i te wszystkie błędy nie wpłyną na ocenę moich wypocin. Generalnie nawet mam taką prośbę, jeśli masz kaczkę, to spróbuj nagrać jakiś filmik jako odpowiedź do tego mojego filmu z różnymi motywami i stylami zagrania. Na pewno nie pokazałem wszystkich, więc jeśli coś ciekawego znajdziesz, to podeślij. Sam też oczywiście jak najbardziej chętnie się podszkolę z czymś nowym, więc to byłoby w zasadzie wszystko. Pa, pa.